Cześć, witam Was w drugiej części rozmowy z doktorem Dawidem Serafinem. Jeśli chcecie zobaczyć część pierwszą, to odsyłam Was tutaj do linka, który tu się pojawi, właściwie do odcinka Was tu odsyłam, który się pojawia, o tutaj. A dzisiaj kontynuujemy sobie nasze Q&A, a właściwie pytania od Was. Wysłałyście mi znowu pytania do Ciebie, to są pytania oczywiście nie do mnie, więc ja je po prostu przeczytam. Dobrze, jestem gotowy. Dobrze. No widzisz, tutaj jest na przykład pytanie odnośnie orgazmu, dlaczego nie można go osiągnąć z partnerem? Temat jest bardzo trudny. I dziewczyna podkreśla, że nie rodziła. Bardzo często kobiety nie osiągają orgazmu, bo nie są zadowolone z wyglądu swoich okolic intymnych. Po prostu wstydzą się tego, gaszą światło, kiedy wchodzą do łóżka, nie wyrażają zgody i się wręcz denerwują, jeśli partner chce po prostu zobaczyć swoją partnerkę nago. No więc w takiej sytuacji, jeśli ktoś jest podirytowany, źle się czuje i jeszcze partner chce zejść na dół przy zapalonym świetle, to jest blok kompletny. No i wtedy nie ma możliwości, aby taka osoba osiągnęła orgazm, bo orgazm przede wszystkim wymaga oddania swojego ciała i umysłu przyjemności. A często kobiety, które gdzieś czują, że pojawia się pewien mankament, no mimo wszystko tamte myśli krążą wokół tych miejsc i najczęściej właśnie jest to związane z przerostem warg sromowych mniejszych. A jeżeli w głowie jest wszystko poukładane, czy jest taka możliwość u kobiety, że to jest czysto techniczne? Jest możliwość. Czyli też tak może być. Przy ograniczonym lub obniżonym progu stymulacji łechtaczki, kiedy łechtaczka jest po prostu niewrażliwa, czasami kobiety trafiają do mnie i oczywiście wyglądają absolutnie prawidłowo, nie ma żadnego przerostu, mówią, że starają się stymulować, dotykać łechtaczki, a to nie pomaga nic, tak? Nie powoduje żadnego efektu. Jakby nie było unerwienia, tak? Unerwienie jest, tylko to unerwienie jest, jakby stymulacja nie powoduje przekaźnictwa bodźców neuronalnych, czyli można powiedzieć, drogę neuronalną można porównać do autostrady. I jeżeli po tej autostradzie w jedną stronę jedzie dużo samochodów, to mamy duży ruch, czyli wiele impulsów jest przesyłanych w formie bodźców. Natomiast jak autostrada jest, czyli układ nerwowy funkcjonuje, natomiast żadne bodźce nie są przesyłane, samochody nie jeżdżą po tej autostradzie, to nic z punktu A do punktu B, czyli do mózgu, nie zostanie wysłane. I osocze bogatopłytkowe powoduje, że my tą autostradę udrażniamy, czyli powodujemy, że pewien ruch stymulacyjny, który wykonujemy na łechtaczce, przekierowane są właśnie tą drogą neuronalną i zaczynają płynąć impulsy do mózgu. I nasz mózg się uczy. Aha, właśnie. Czyli tą drogą, jeśli są przekazywane impulsy, to znaczy, że ja odczuwam przyjemność, a ja tego chcę, więc chcę wzmocnić tą drogę neuronalną i pod wpływem osocza bogatopłytkowego, poprzez częste stymulacje, ta droga się jak gdyby urzeczywistnia i bodźce są łatwiej i szybciej przekazywane, podobnie jak z jazdą na rowerze. My wsiadając na rower wywracamy się, bo nasz mózg nie wie jak utrzymać równowagę na rowerze, nie wie jak pedałować. Dopiero nauka w bardzo młodym wieku powoduje, że nasz mózg uczy się pewnych kojarzeń neuronalnych i nabywa pewnych standardów przekaźnictwa neurologicznego, neuronalnego, które powoduje, że my mamy koordynację, jesteśmy w stanie pedałować i jechać do przodu. Im więcej jest tak naprawdę zbliżeń, im więcej jest autostymulacji, w ogóle stymulacji tego miejsca, tym więcej tworzy się połączeń nerwowych z mózgiem i tym większą ochotę dana osoba będzie miała wtedy na te zbliżenia. To znaczy tak, myślałem, jest też to połączenie, tak? Myślałem, że powiedziałem to bardzo niejasno i czytelnie, ale dokładnie opisałaś to słowami takimi, jak powinno się to opisać. Dokładnie tak. Czyli narząd nieużywany zanika. O! Dokładnie. Więc to nie jest bujda w takim razie. Zaraz po osoczu bogatopłytkowym, ja mówię prosto do domu i poprosić męża, aby odstawił pilot z telewizora, nalał dwie lampki wina. I po prostu zajął się leczeniem. Tak jest. Rozumiem. To jest fajna medycyna. Dlaczego jest fajną medycyną? Bo się robi rzeczy, których wcześniej nie dało się robić. To jest super w ogóle, że pacjent gdzieś, na przykład przyjeżdża do mnie dziewczyna z Przemyśla, setki kilometrów, właśnie z teoretycznie błahą sprawą, że nie przeżywa przyjemności w trakcie współżycia. I szereg zabiegów, czy nawet operacja powoduje, że ta kobieta po prostu odzyskuje pełnię życia, bo każdy z nas wie, że współżycie, zbliżenia intymne ze swoim partnerem, mężem, to jest
rzecz nieodłączna i konieczna w naszym codziennym życiu. Jeśli tego brakuje, to cierpi nad tym relacja rodzinna i różne czasem dramaty również powstają. Mm-hmm. No tak, tak, to jest jakby dopełnienie wszystkiego, albo w ogóle podstawa, wydaje mi się, żeby tak, no, wszystko się zgadzało. Tak. W jakiś sposób bliskość dwóch ludzi trochę bazuje na tych zbliżeniach intymnych. Będzie pytanie, które nieco odbiega od tego tutaj, o czym mówimy, ale to jest rzecz, która ostatnio jest jakby na językach wielu osób i który temat się bardzo porusza, między innymi w związku z samoakceptacją ciała i z chodzi o włosienie i czy to prawda, że zdrowie jest nie golić okolic intymnych, a włosy pełnią tam funkcję ochronną? I tak, i nie. Faktycznie włosy łonowe mają jakąś funkcję, tak jak włosy pod pachami na przykład. Mhm. Natomiast nasza ewolucja faktycznie dąży do tego, że nasze owłosienie zanika. Mamy coraz mniej włosów, każde pokolenie, na przykład u mężczyzn ma coraz rzadszą brodę i golenie okolic intymnych w sytuacji przerostu warg sromowych mniejszych powoduje, że na przykład wargi bardziej widać. Mhm. Tak? Kobieta może je po prostu zauważyć. Może spowodować, że kontakt z obcisłą bielizną może być bardziej odczuwalny. Natomiast bardzo często moda, która obecnie obowiązuje, no w jakiś sposób narzuca nam jakby pewne odczucia estetyczne i dlatego no, znaczna część kobiet usuwa owłosienie łonowe, ponieważ czuje się w tym miejscu bardziej komfortowo, bardziej atrakcyjnie. No tak, tak, ale właśnie stąd moje pytanie, bo jakby cały ruch body positive ma jeden z przekazów jest taki, że nie musisz golić włosów. No, bo ja też jestem zdania, że jak ktoś nie chce, to może sobie robić dokładnie jakby to, na co ma ochotę. Ale byłam bardziej ciekawa, czy to faktycznie wpływa negatywnie na zdrowie w jakikolwiek sposób, czy jest właśnie więcej infekcji intymnych. Nie, ja nie obserwuję, aby było zdecydowanie więcej infekcji. Może nawet powstało takie badanie, do którego ja nie dotarłem. Mhm. Natomiast nie potwierdzam tego na podstawie swojego doświadczenia, nie. Dobrze. A na czym polega rekonstrukcja miejsc intymnych po porodzie? O, to jest w ogóle super temat. Była u mnie kiedyś taka kobieta w wieku 50 kilku lat i mówi tak, panie doktorze, ja wiem, że ze mną jest coś nie tak, ponieważ bardzo często, kiedy współżyję z mężem, mąż mówi, oj, użyję oczywiście wymyślonego imienia, oj Monika, czuję, że chyba już doszłaś, bo jesteś taka bardzo luźna. Jak to musi być przykre dla tej dziewczyny, kiedy ona w tym bardzo intymnym momencie musi faktycznie skłamać i potwierdzić ten fakt. Niestety po porodach bardzo często dochodzi do tak silnego rozejścia mięśni Kegla, które odpowiadają za ciasnotę. Wszystkie struktury są w jakiś sposób niestety trwale uszkodzone. To powoduje, że po porodzie kobieta odczuwa, że w środku ma dużo więcej miejsca, aniżeli przed porodem. I rekompensuje to różnymi pozycjami, zaciskaniem nóg i najczęściej chowa to w sobie. Nie mówi o tym, bo jest to dość krępujące. I zabieg, który polega na bardzo trudne słowo vaginoperineoplastyce, czyli plastyce zarówno ściany tylnej pochwy, jak i przedsionka pochwy, powoduje, że jesteśmy w stanie odtworzyć całą okolicę sprzed porodu i powoduje to również ponownie, że kobieta odczuwa ciasnotę. Labioplastyka przed planowaną ciążą czy po porodzie? Czy poród może zepsuć efekt zabiegu? Labioplastyka może być wykonana zarówno przed porodem, jak i po porodzie. Poród nie ma wpływu na wargi sromowe mniejsze. One nie ulegają uszkodzeniu. Natomiast w trakcie porodu, jeżeli dochodzi do nacięcia krocza, czyli niezależnie od warg, to może to spowodować pewną deformację poporodową, które właśnie możemy korygować zabiegiem plastycznym. Więc bardzo często kobiety przed porodami również decydują się na labioplastykę, bo nie wiedzą, kiedy będą rodzić, a chcą komfortowo czuć się już teraz. Tak, może tu pani planuje ciążę akurat. Tak jest. Tak może być też. Czy można przywrócić pochwę do stanu przed porodem, po urodzeniu, poprzez same ćwiczenia? I tak, i nie. Na pewno ćwiczenia bardzo mocno poprawiają kondycję mięśni Kegla, natomiast
To wynika troszkę z mechanizmu uszkodzeń. Główka przechodząca przez... Ja chciałam tylko powiedzieć, przepraszam, że ja nigdy nie pamiętam o tym. To znaczy zawsze się mówi, że żeby to ćwiczyć i jak człowiek o tym pamięta, to ćwiczy to przez 3 pierwsze sekundy, a potem o tym zapomina następny rok. Tak? Bo to jest absolutnie nudne ćwiczenie. Ja nie znam kobiety, która ćwiczy tak, jak powinna ćwiczyć, dłużej niż 3 miesiące. No proszę sobie wyobrazić, szanowna pani Aleksandro, iż taka kobieta, która ma tak, tu torbę z zakupami, tu ma torebkę swoją, tu ma telefon, w głowie musi odebrać syna z aikido, a córkę zawieźć na pianino i ona musi znaleźć 3 momenty w ciągu każdego dnia, kiedy musi się skupić, usiąść i zaciskać mięśnie kegla. No, niewyobrażalne. Ze złości, jak odpisuję na maile komuś na przykład. Tylko żeby osiągnąć jakikolwiek rezultat, to jest tak jak z siłownią. Jak chcemy mieć duże bicki, idziemy na siłownię i trener mówi: panie Dawidzie, żeby mieć duże bicki, to pan musi ćwiczyć 4 razy w tygodniu po 20 powtórzeń, nie wiem, sztangą 20-kilogramową. A ja to będę robił 2 razy w tygodniu sztangą 10-kilogramową i nie 20, tylko 10. I przyjdę do niego za 2 miesiące, mówię: panie trenerze, ale nie ma bicków. Gdzie te bicki? A on mówi: ćwiczył pan tak, jak mówiłem? No nie. No więc nie osiągnie pan rezultatu, nie ćwicząc właściwie. Tak samo jest z mięśniami kegla. Mięśnie kegla uzyskuje się rezultat tylko i wyłącznie, jeśli kobieta ćwiczy codziennie, 3 razy na dobę, przez minimum pół roku. I dopiero po pół roku są pierwsze rezultaty wzmocnienia tych mięśni. Natomiast jest maszyna, która to absolutnie fantastycznie zastępuje. Trwa to 3 tygodnie, absolutna petarda, jeśli chodzi o terapię. Ja w ogóle byłem zszokowany, jakie rezultaty potrafi przynieść zwykły fotel, na którym kobieta siada tak jak ty teraz w ubraniu, jesteś w stanie przeglądać social media, czytać gazetę. I ten fotel jest tak skonstruowany, który też u nas w Gliwicach w klinice jest dostępny dla pacjentek, że wytwarza pole elektromagnetyczne, falę elektromagnetyczną, która bardzo silnie, dużo silniej, jeżeli my potrafimy wyzwolić u siebie skurcz, kurczy mięśnie kegla. I czy to jest bezbolesne? To nie jest bolesne, natomiast da się to odczuć. Aha. Czuje kobieta, że coś się dzieje, natomiast nie czuje bólu, bo to są tylko... To nie jest jak prądem, na przykład stymulacja mięśnia, teraz Maciek miał na przykład... Troszkę podobne do tego, natomiast nie odczuwa się tego bólu w taki sposób, bo mechanizm stymulacji jest trochę inny. Takie ćwiczenia trwają 28 minut, 2 razy w tygodniu odbywają się i ilość skurczy, które wykonuje się w ciągu tych 6 spotkań, jest identyczna z regularnym ćwiczeniem przez rok. O. No, absolutne, fantastyczne urządzenie, nazywa się to M-Cella. Jest to absolutna nowość na takim rynku medycznym. Czy jako jest urządzenie. Dostępne u Ciebie? Tak, jest u nas w Gliwicach dostępne i powiem szczerze, że ja jestem takim troszkę niedowiarkiem i jeżeli ktoś proponuje mi jakieś urządzenie, ja najpierw muszę faktycznie się przekonać, czy to działa. Mhm. Ja podchodzę bardzo mocno, zdystansuję się od takich, powiedzmy, takich bardzo mocno... takie telezakupy mam go. Dokładnie. To jest super. Cudowne. Tak. No więc jak zakupiłem to urządzenie, kilka pań skorzystało z tej terapii i jak zacząłem z nimi rozmawiać, ja w ogóle przecierałem oczy ze zdumienia, co te dziewczyny mi opowiadają, jakie po prostu rezultaty ta maszyna potrafi spowodować. No i to jest najważniejsze, że nawet 85 czy 95-letnia kobieta, która ma mnóstwo chorób, nadciśnienie, problemy z cukrzycą, nawet otyłość, może się leczyć. Bardzo często takie starsze panie są dyskwalifikowane z jakiejkolwiek terapii, no bo właśnie ze względu na choroby towarzyszące, a tutaj to jest super. No, ale zacząłeś, ja cię przerwałam paskudnie, że czy można całkowicie właśnie poprzez same ćwiczenia Można wzmocnić, ale wyleczyć się nie da, ponieważ główka, która przychodzi w trakcie porodu, ma pewną siłę rozciągającą. Te tkanki mają zdolność rozciągliwą w granicach 1,7, czyli 170% długości tkanka może ulec rozciągnięciu. W trakcie porodu główka rozciąga tkankę 3,2-3,7, więc nie ma możliwości, aby nie doszło do mikrouszkodzeń, mikropęknięć włókien, więzadeł, no i niestety to wszystko się trwale rozciąga. Mięśnie troszkę skracają się w trakcie ćwiczeń, ale nie tak, jak jest w stanie to zrobić operacja. Czyli najlepiej w ogóle operacja chyba i ćwiczenia, co? No ćwiczenia, no tak, no na pewno operacja, a potem ćwiczenia jako utrzymanie efektu. Czy to normalne, że z wiekiem wargi sromowe zmieniają kolor z różowych na sinofioletowe? Tak.
W ogóle zmiany koloru, tak? Tak, no jakby dochodzi do przebarwień, natomiast z różowych na sinofioletowe najczęściej w wyniku przewlekłych uszkodzeń. Bo jeżeli wargi sromowe mniejsze są większe, czyli są przerosłe, czyli jest ich zbyt dużo, to one w trakcie każdych codziennych czynności ulegają mikrouszkodzeniom. Obcierają się o bieliznę, w trakcie siadania na krześle, na ławce są dociskane i to są mikrouszkodzenia, które powodują, że ta tkanka się samo naprawia. No jak my przetniemy się na ręce nożykiem do obierania owoców, to z czasem ta skóra się nam zagoi. I gdybyśmy powodowali uszkodzenia cały czas w jednym miejscu przez wiele, wiele lat, to w tym miejscu ta skóra będzie twardsza, ona będzie zgrubiała, bo cały czas dochodzi do uszkodzeń w jednym punkcie i cały czas w tym punkcie dochodzi do naprawy. I podobnie tutaj wargi z czasem zmieniają kolor na coraz bardziej ciemne, coraz bardziej pomarszczone, coraz mniej wrażliwe i grubsze. Co powoduje również dalszy ich przerost. Powiedz mi, jak to wygląda w przypadku Twoich metod operacyjnych, bo Ty masz swoje własne metody, prawda, wypracowane, jeśli chodzi o labioplastykę i opowiedz o tym coś więcej, bo tutaj jest kilka pytań związanych w ogóle właśnie z tym, jak to wygląda, czy to wpływa na przyszłe odczuwanie, lepsze czy gorsze, jak to wygląda jakby od strony operacji i tego, właśnie, co się potem dzieje z naszym ciałem po operacji. Tak, jeżeli chodzi o operację warg sromowych mniejszych, czyli tak zwaną labioplastykę, czyli plastykę warg sromowych mniejszych, można wykonywać ją zarówno pewnym narzędziem tnącym, jakim jest skalpel, nóż radiofrekwencyjny lub laser. Laser, którego ja używam, w mojej ocenie jest najlepszą metodą tnącą, ponieważ przede wszystkim nie marszczy skóry. Skóra, która jest w miejscach intymnych, jest bardzo wiotka i kontakt z jakimkolwiek narzędziem, nawet ostrym, może ją pomarszczyć w trakcie cięcia, co powoduje pewną asymetrię, może spowodować nierówność cięcia. Laser tego nie powoduje i dlatego jest niezwykle precyzyjny. Poza tym stymuluje w momencie cięcia fibroblasty, które od razu są wystymulowane do produkcji kolagenu po to, aby wzrost skóry był lepszy i blizny były niewidoczne, co jest często zauważane przy laserze. Natomiast jeśli pytasz o techniki operacyjne, to faktycznie wiele lat pracowałem nad tym, aby stworzyć własną technikę operacyjną po to, aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo operacji, a przede wszystkim spowodować bardzo korzystne efekty estetyczne. No i moja praca się opłaciła, bo w tamtym roku uzyskałem główną nagrodę w Stanach Zjednoczonych. Jest to organizowana corocznie konferencja, światowa konferencja ginekologów plastyków właśnie w Stanach Zjednoczonych i są wręczane takie medyczne Oscary. Najwyższe wyróżnienie dla ginekologii plastycznej i ja w tamtym roku właśnie wykonując operację, moją techniką operacyjną, którą stworzyłem, otrzymałem główną nagrodę za najlepszy efekt estetyczny warg sromowych mniejszych i na pletkałek taczki. Prawie jej nie odebrałem, ponieważ spieszyłem się na samolot. Ja mówię, przecież ja i tak nie wygram, to po co ja będę czekał? Ja i tak nie wygram. Więc już nie będę czekał na to rozdanie, wracam na lotnisko, żeby się nie spóźnić. No i jak wybrzmiało moje imię i nazwisko, no to byłem tak zdumiony, że no nie przypuszczałem, że wśród tak wielu znakomitych światowych ekspertów właśnie ja wygrałem. No było to bardzo miłe. Szczególnie, że w tym roku ponownie wygrałem nagrodę. Natomiast już jej nie mogłem odebrać ze względu na pandemię. W tym roku wygrałem główną nagrodę za najlepiej wykonaną rekonstrukcję po nieudanym zabiegu plastycznym warg sromowych mniejszych. No, to jest taka dla mnie olbrzymia nagroda i za moją pracę wieloletnią i chyba faktycznie czasem to są takie sygnały, że to co robię ma sens. Nie no, fantastycznie, to znaczy wiesz, w ogóle super, super, że dowiadujecie się, że mamy takiego świetnego lekarza jakby na wyciągnięcie ręki, tak, który jest doceniony tak bardzo na świecie. Jakby dziewczyny tutaj... Weźcie to pod uwagę, bo nie musicie szukać daleko, kurczę. W dwóch miejscach Polski takich, do których łatwo się dostać, można cię złapać. Bardzo ci gratuluję tych nagród. Dziękuję, bardzo mi miło, aczkolwiek jeszcze raz powtórzę, słowa twoje są znacznie przecenione w tym wyrazie. Nie, nieprawda. Ja poczytałam sobie komentarze w ogóle twoich pacjentek i nie są moje słowa przesadzone. No,
Poczytajcie sobie zresztą, zachęcam Was bardzo. A powiedz mi, jak to jest z tyłu zgięciem macicy, szyjki macicy? Czy ono realnie na cokolwiek ma wpływ i czy to można w jakiś sposób skorygować? Tyło zgięcia nie można skorygować, to jest kształt macicy, to stosunek szyjki macicy i trzonu, czyli dna. Jeśli kobieta leży, to macica może być w pozycji wyprostnej, może być tyło zgięta lub przodo zgięta, tak? Czyli zawija się do góry w kierunku pęcherza moczowego. Jeżeli pacjentka ma macicę tyłą zgiętą, może to zwiększać na przykład bóle w trakcie współżycia, może to powodować bardziej bolesne miesiączki, natomiast nie jest to regułą i nie można powiedzieć, że jeżeli rozpoznamy u młodej dziewczyny tyło zgięcie, to musimy ją informować, że oj, ty będziesz mieć ciężko w życiu, bo masz macicę tyło zgiętą. Brak orgazmu pochwowego. Kiedyś zostało pojęcie podzielone na orgazm łechtaczkowy i pochwowy. I on dalej w sumie egzystuje. Tak, znaczy jest to używane, natomiast nie ma to żadnego uzasadnienia z punktu widzenia seksuologii, ponieważ orgazm kobieta przeżywa lub nie. Jeżeli ten orgazm jest przeżywany przez stymulację łechtaczki, to można to zaliczyć do tak zwanych orgazmów po prostu. Natomiast żadna kobieta nie jest uboższa przez to, że potrafi u siebie osiągnąć orgazm łechtaczkowy, a pochwowego nie. Tak jest bardzo często. Znaczna część kobiet, byłbym bardzo odważny, gdybym powiedział, że prawie wszystkie mają dużo większy problem z osiągnięciem orgazmu pochwowego, czyli poprzez stymulację pochwy, aniżeli poprzez stymulację łechtaczki. Więc nie czujcie się, dziewczyny, gorsze. Jeżeli orgazm jest osiągany przez stymulację łechtaczki, to jest ok. Czy można naprawić złe szycie po porodzie? Bardzo dużo kobiet trafia do nas z rozejściem nacięcia krocza, czyli No to jest super popularne jednak, prawda? Czy rozerwanie, czy... Tak, no niestety w trakcie porodu, szczególnie pierwszego, bardzo często dochodzi do nacięcia krocza, czyli żeby główka łatwiej przeszła, to jest tak naprawdę protekcja, bo jeżeli dojdzie do niekontrolowalnego pęknięcia, to pęknięcie może pójść w takim miejscu, które jest bardziej niekorzystne. Natomiast często po porodach dochodzi do rozejścia tego miejsca szycia, no i tam powstaje po prostu dziura. I to jest wskazanie do wykonania właśnie operacji waginoperineoplastyki. Zabieg tak samo, dwugodzinny, w znieczuleniu miejscowym. Czyli jedno z też swoich nagrodzonych. To jest część, którą opracowuję teraz, na razie nie mogę powiedzieć, ale mam nadzieję, że już niedługo też w tym zakresie będę mógł pochwalić się kolejnym osiągnięciem w zakresie technik, które opracowuję. Natomiast faktycznie to schorzenie, jakim jest rozejście światłopochwy, jest u nas bardzo często leczone operacyjnie. Czy problem z przerośniętymi wargami sromowymi jest powszechny? W mojej ocenie z tym problemem boryka się 7 na 10 kobiet. No to jest dosyć powszechne. To jest bardzo częsty problem. Przede wszystkim teraz jest kultura usuwania łosienia łonowego, więc kobiety widzą wszystko jak na dłoni, jak wygląda cała okolica intymna. Wcześniej, kiedy było łosienie łonowe, część kobiet po prostu nie zauważała, co się dzieje na dole. Nie przyglądała się samej sobie, po prostu normalnie funkcjonowała, prowadziła higienę intymną bez jakiejś szczególnej obserwacji. Teraz to się znacznie zmieniło przez większą świadomość. Kobiety są dużo szczuplejsze, a jeśli są szczuplejsze, to wargi większe z automatu mają mniej tkanki tłuszczowej, co powoduje mniejszą protekcję, no i wargi sromowe mniejsze są bardziej widoczne. Częsty problem. Nie wszystkim kobietom to przeszkadza, bo ja, widząc nawet duży przerost warg sromowych mniejszych, jako lekarz mam obowiązek również poruszyć ten temat, jeśli widzę jakąś nieprawidłowość i pytam, czy ten problem stwarza jakieś dolegliwości dnia codziennego. Część pacjentek mówi nie, nie mam żadnych problemów, więc nie ma sensu kontynuować tego tematu, no bo dana osoba nie czuje żadnych problemów w związku z tego typu przerostem. Ciągle te zastrzyki tu są. Czy te zastrzyki powodują na przykład, że kobiecie się bardziej zależy wtedy na zbliżeniach intymnych? No jasne, że tak. No przecież to jest zrozumiałe jakby kolej rzeczy. Jeżeli dana kobieta ze swoim partnerem nagle w łóżku ma po prostu taki tajfun pozytywnych odczuć, mówi, kurczę, no ja to muszę sprawdzić jeszcze raz. Czy to nie było tylko przypadkiem. Więc to napędza tą ochotę, to zwiększa libido, to powoduje, że dana osoba czuje sens w zbliżeniach, bo zbliżenia finalnie dają
bądź też większą przyjemność, szybciej osiągają orgazm, co jest rzeczą przyjemną i właśnie oczekiwaną. Więc jak najbardziej tak, popęd seksualny wzrasta po zastrzykach z orgazmu. I serotonina. I serotonina, czekolada. I serotonina. A czy można zrobić tak, że blizna po cesarce będzie mniej widoczna? Można. Są zabiegi zarówno plastyczne, są zabiegi w postaci iniekcji. My ostrzykujemy bliznę, aby była większa, aby rozmiękczać bliznę. Różnie blizny się goją. Są blizny tak zwane brzydkie, czyli szerokie, twarde, które zaciągają tkanki podskórne. Kiedy kobieta stoi na wprost, ma wrażenie, że skóra tak się układa, jakby tworzyła jakiś fałdzik. I to można jak najbardziej korygować. Są też zabiegi, które są mało inwazyjne. Są takie specjalne żyłki, które powodują przecinanie tkanki podskórną i my jesteśmy w stanie to zrobić bez żadnego cięcia. Fajny zabieg. Ciekawe, ja mam bliznę, ale nie wiem, czy ona mi przeszkadza, czy nie, tak szczerze mówiąc, nie zastanawiam się nigdy nad nią. No właśnie, czyli po prostu ci nie przeszkadza. Nie przeszkadza mi prawdopodobnie, tak. Czy można nie odczuwać nigdy orgazmu pochwowego, czy to tylko zła technika pobudzania? Czy jest szansa na to, że jest się tam po prostu, że no nie da się go odratować w żaden sposób? Czy na przykład te zastrzyki wtedy są takim wskazaniem, że one ratują? Jasne, że tak. Dużo kobiet nigdy w życiu nie przeżywało orgazmu w ogóle, ever. Ani przez stymulację łechtaczkę. Masz bardzo duży taki odsetek pacjentek, no, które nie, może, nie wiedzą. Może nie 50%, ale na pewno kilkanaście procent to jest takich, których... No i dlatego to pytanie o wibrator, dlatego pytanie o samą stymulację, bo często, kiedy kobieta jest sama ze sobą, to wie, gdzie nacisnąć, jak szybko i jak mocno, żeby spowodować przyjemność, tak? I aby kroczyć. I są takie kobiety, które nigdy w życiu nie przeżywały orgazmu. Nigdy. Never ever. Ani z jednym, ani z innym, ani z trzecim partnerem, ani same ze sobą. Wtedy jest bardzo trudna terapia. My oczywiście stymulujemy osoczem bogatopłytkowym i to może spowodować, albo podajemy kwas w odpowiednich wskazaniach, że ta kobieta przeżywa współżycie, czyli kontakt intymny, bardziej intensywnie, dużo bardziej przyjemnie, ale to wcale nie znaczy, że będzie osiągać orgazmy. Natomiast tu anegdota, mała historia, która mi się zdarzyła. Jak wiemy, z kobietami nie należy dyskutować. To prawda. Więc była taka sytuacja, kiedyś w Warszawie przyjechała pacjentka, bo w Warszawie od wielu lat prowadzę również szkolenia dla takich lekarzy jak ja, którzy chcą wejść w świat ginekologii estetycznej, wykonywać te zabiegi prawidłowo, więc ja szkolę takich lekarzy z na przykład wykorzystania kwasu hialuronowego. I jedna pacjentka, która przyjechała jako modelka, czyli wykonywaliśmy zabieg u tej pacjentki pod moim okiem, poprosiła, aby wykonać u niej podanie kwasu hialuronowego w punkt G. Ja mówię, proszę panią, czy pani przeżywa orgazmy? Nie. Czy kiedy? Nigdy. Ja mówię, nie ma wskazań, mnie to nie interesuje, proszę mi to zrobić. Więc oczywiście wykonałem, bo można wykonać. Natomiast poinformowałem, że najprawdopodobniej nie będzie odczuwać żadnych rezultatów. No i spotkaliśmy się ponownie z tą panią. Ja w ogóle tą panią zapomniałem, bo to było półtora roku później. W międzyczasie mnóstwo szkoleń zrobiliśmy. I mówi, panie doktorze, no nie wiem, czy mnie pan pamięta, pan mi robił zabieg i tak dalej. Ja mówię, no super, super, fajnie. No i jak? W głowie już wiedząc, że na pewno powie, że fatalnie. Już miałem przygotowaną odpowiedź, że przecież tłumaczyłem i tak dalej. Mówi, panie doktorze, to jest niesamowite. Ja nie wiedziałem, co się dzieje w ogóle. Jak pierwszy raz współżyłam z mężem, ja w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje. Ja miałem pierwszy raz w życiu orgazm pochwowy. Ja mówię, serio? Ja mówię, no tak, oczywiście. Swoimi własnymi działaniami. Ja mówię, no, więc to jest dowód na to, że również u takich kobiet, jeśli wykonamy taki zabieg, to jest szansa, że te orgazmy się po prostu pojawią. Czyli warto sprawdzić. Warto sprawdzić, no bo raz, nie jest to zabieg obciążający. Dwa, jeżeli nie działa, to po prostu z niego nie korzystamy. Jeżeli działa, no to mamy informację, że możemy go powtórzyć, albo nie musimy powtórzyć. A na jak długo efekty wystarczają? Tak mniej więcej, bo to wiadomo, że to jest pewnie różnie. Zapytam inaczej. Na jak długo wystarczy, jeżeli nauczymy się jeździć na łyżwach? Właściwie na zawsze. Tak. Podobnie jest tutaj. Jeżeli my nauczymy tą część ciała odczuwać orgazmy i wysyłać impulsy i mózg wie, a z tym miejscem musimy mieć trwały kontakt, to być może to miejsce będzie działało bardzo długo. Ale najczęściej kwas hialuronowy podajemy co 2 lata. 1,5-2 lata. Tak samo z łechtaczką?
Z łechtaczką, jeżeli nie, bo w łechtaczkę nie podajemy kwasu hialuronowego, tylko osocze bogatopłytkowe. Jeżeli mamy efekt terapeutyczny po pierwszym zabiegu, to wtedy jest seria zabiegów już co 2, 3, 4 tygodnie. To zależy od kwalifikacji. A bo to seria jest, tak? Tak. W tym przypadku. Tak. I to też jest jedna seria, tak? Czy można ją potem powtórzyć? Można powtórzyć, jak najbardziej. Mhm. Jak najbardziej. No jaka jest różnica między właśnie korekcją a amputacją? Czy to jest jedno i to samo? No, to właściwie wszystko jest w ramach plastyki warg sromowych mniejszych, natomiast są techniki, których ja rzadko stosuję, jak na przykład amputacja warg, czyli odcięcie całkowite? Nie całkowite, pozostawienie tak zwanego kikuta wargi. Okay. Czyli określenie trudne, natomiast czasami wygląda to dobrze, nie ukrywam, natomiast minusem tego jest, iż my odcinamy brzeg wargi, gdzie jest najwięcej zakończeń czuciowych, które wpływają na po prostu zadowolenie w trakcie współżycia. Druga sprawa, amputacja, czyli odcięcie brzegu wargi, powoduje, że w miejscu cięcia powstaje blizna i ta blizna jest jednocześnie brzegiem wargi, co zwiększa ryzyko przeczulicji tego miejsca. Tak? No bo czasami jest tak, że tam, gdzie jest blizna, tam nas bardziej boli. Tak? Czasami to znika po roku, po dwóch, a czasami w ogóle. Więc ja tej techniki nie stosuję już w ogóle. Techniką, którą ja stosuję, to jest technika D-Wedge, czyli deklinowa. To jest technika, którą właśnie udało mi się stworzyć. I ona bazuje na tym, że przede wszystkim trzeba wykorzystać naturalny brzeg. Ale to nie wszystko, bo w plastyce warg sromowych nie jest podstawą, aby zredukować wielkość warg. Bo sam izolowany przerost warg jest bardzo rzadki. Najczęściej towarzyszy temu przerost napletka łechtaczki oraz asymetria napletkowo-wargowa, czyli napletek jest na przykład mocno podciągnięty, a wargi są dużo większe, albo na odwrót, jest bardzo długi napletek, a wargi są krótkie, ale bardzo długie. I plastyka to nie tylko redukcja ilości tkanki, ale przywrócenie przede wszystkim prawidłowych proporcji napletkowo-łechtaczkowych, żeby to było dokładnie tak, jak w założeniu estetycznym wygląda dobrze. Przede wszystkim, żeby wargi były równe, obie strony i schodziły się idealnie pośrodkowo, no i miały odpowiednią wielkość. Dlatego to jest tak bardzo ważne, żeby wybrać odpowiednią technikę operacyjną i metodę cięcia, a co za tym idzie, aby osiągnąć dobre rezultaty. Bardzo często pacjentki, to co bardzo lubię, jest to taka chyba największa dla mnie nagroda, kiedy pacjentka po zabiegu mówi: nie sądziłam, że można taki efekt osiągnąć. No to na pewno. Ja w ogóle cały czas sobie to przekminiam w głowie wszystko i jakby przekminiam i zastanawiam się, no chyba jak każda kobieta, która teraz tego słucha, co by mi było potrzebne? To jest naturalne, bo jak ktoś mówi o pewnych schorzeniach, to my po prostu próbujemy to przełożyć na siebie. Mhm. Jak ktoś mówi o wadzie wzroku, to od razu mruży oczy i sprawdza, czy ja na pewno dobrze widzę. To jest normalne schorzenie, jak każde inne i na pewno jeśli mówimy o jakimś schorzeniu... Tak, nie, bo czasami człowiek się po prostu nawet nie zastanawia nad czymś, jakby spycha jakieś rzeczy, jakiś problem i tak dalej. No tak, to o czym rozmawialiśmy na początku, tak, że no, dużo tematów jest tematami tabu, a dużo tematów jest też tematami tabu w naszej głowie. Po prostu są gdzieś spychane i nie myślimy o nich, no też w takiej gonitwie dnia codziennego. Tak. A okazuje się, że można sobie bardzo życie ponaprawiać. Oczywiście. Prostym zabiegiem, tak naprawdę. Bardzo prostym zabiegiem. Mhm. Ja bym chciała z Tobą więcej tematów poruszyć, ale myślę, że to nie dzisiaj. Jeżeli macie więcej pytań w tej tematyce, którą poruszaliśmy dzisiaj, to koniecznie zostawiajcie swoje pytania w komentarzach. Tak. Ty na nie będziesz też odpowiadał w komentarzach. Obiecuję, że będę odpowiadał. Jeżeli nie, to wiesz, znajdziemy Cię. Wiem. Mamy Twoje adresy. Wiem. A jak chcecie znaleźć adresy, to jak mówiłam, znajdziecie je w opisie oczywiście, jak zwykle. Także zapraszam Was na Instagram. Tutaj i twój, i mój. Tam też możecie zadawać pytania. Jasne, doktorowi. Pewnie. To jest jeden z tematów, których chciałam z Tobą poruszyć, ale nie ostatni i myślę, że i o pierwszej wizycie ginekologicznej byśmy sobie porozmawiali, bo to też jest bardzo ciężki temat w naszym kraju i bardzo wiele dziewczyn i kobiet też o to pyta, bo to jest w ogóle straszny problem. Dokładnie. Jeżeli chodzi o wizyty u ginekologów kobiet. A to, o czym rozmawialiśmy, to pozwolę sobie zdradzić. Mhm. Z racji tego, że mamy październik, a jest to miesiąc walki z rakiem piersi, to tak jak sobie obiecaliśmy, to na pewno w tym miesiącu jeszcze... Tak, jeszcze chciałabym zrealizować... Będziemy mówić o raku piersi, o tym, jak badać piersi, dlaczego warto badać piersi, jak często robić USG, bo ta świadomość jest bardzo istotna. I wiele kobiet nie wie o tym, że USG piersi powinno się robić już od 25 roku życia. Mhm. Robicie USG piersi?
Jak nie, to już zapisywać się w tej chwili. Dziękuję Ci bardzo. Koniecznie wbijajcie na Instagram. Tutaj macie podpisane. Na mój Instagram również zapraszam. I wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w opisie na dole. A ja Was zapraszam do kolejnych odcinków tej serii, bo one już wkrótce na kanale. Tak jest. Zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia.